No siema, już jestem. W miarę się jako tego nagrywa. I coś chciałem powiedzieć. Cholera, zapomniałem. Nie wiem, nieistotne. W każdym razie tak. Na razie chciałbym poprowadzić tak w miarę. Coś łazi. Słyszę. To mnie kurwa ktoś wystrasz. Na razie chciałbym poprowadzić jedną serię, ja naprawdę nie mogę mówić, jedną serię i ją skończyć, a nie robić tak jak kiedyś, o dźwignię, a nie robić, słuchajcie, tak jak kiedyś, że miałem... Kurwa, chodź. Ja nie wiem, o co tu chodzi, słuchajcie. To, że tak przymilkłem, ale wiedziałem, że ta muzyka będzie mnie tak czy tak przygłuszać, a po drugie ja w ogóle mówię, what the fuck, co chodzi, nie? Ale to jest chyba czasówka, stwierdzam. Ale się rżnie po prostu, masakra. No i tak, będzie jedna seria, bo nie chcę sobie robić z kanału... No dobra, już zrobię ze z kanału śmietnik, żeby nie było. Mam miliard serii. No jak fajnie się wspina. Nie, naprawdę was przepraszam, to się tak wspinie. A, to jest tutaj. A dobra, to zrobimy jeszcze raz. No, chyba gubię się w tym, co mówię. Dobra, jedna seria i koniec. A tutaj nie byliśmy, prawda? Czy byliśmy? Nie, jesteśmy teraz na ulicy. To coś tu łazi, słyszę. Jakieś dziady. A może to Amin? Albo Sujata. Śmiesznie. Dobra. Przypuszczam, że może się tak pojawić, że tradycyjnie takie kiedyś może będę jakiś miał gości na let's playach czy coś takiego. Jedna z fajniejszych rzeczy. Za dwa tygodnie jadę, słuchajcie, do Polski, więc będzie... Więc będzie vlog świąteczny. No, teoretycznie świąteczny, bo dla mnie to święto pojechać do Polski. No siema. Dziwny, jakiś taki brzydki. Wygląda jak ten. Nie wiem, jak on się nazywa, ale no, potem mi się przypomni. Ona nawet oddycha, słuchajcie. Ale jaja, tak jak Klara. Więc zrobię vlogi i wróci taka masa, będzie z Kasia. Zuza, nie wiem, czy widzieliście na vlogach ostatecznie, ale Zuza też będzie, Alko Zuza. Dużo będzie się działo, bo będę w Gdańsku. Postaram się też coś jeszcze może z samolotu nagrać. Z takich jeszcze ciekawostek, no to tak, byłem pod koniec listopada we Florencji. Umożliwił mi to mój znajomy. Pozdrawiam Artura oczywiście. bo tak to by mi nie było stać raczej. O, jakaś nazwa. Aha, fajnie, bo ja znam grecki. Mogę przeczytać Omega i Beta. I było super, słuchajcie. Naprawdę fajne jedzenie, jeszcze też miałem fajne towarzystwo. Widoki katedry, no oczywiście na mnie giga wrażenie zrobił fucker Galileusza w muzeum. Nie? Sobie wpiszcie się middle finger of Galileo. No to... Nie, bo to jest o tyle śmieszne, że w samym środku muzeum taki zakonserwowany mumiowy palec jest i to jest środkowy, nie? Tak pokazałem, takie wyjebane do końca świata, nie? Ja naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. Nie, widzę, co ja się chyba powinienem cofnąć tam, gdzie była ta czasówka. I najpierw to skończyć, potem się zabrać za resztę. A w ogóle jeszcze śmieszne, bo ja muszę sobie przypomnieć wszystko z Windows Movie Makera, nie? Ja nic nie pamiętam, co się robi. W ogóle chyba nie mam limitu na YouTube, jeżeli chodzi o długość filmików, więc to jest dobre. Bo nie będę musiał ciąć jakoś specjalnie.
I powiedzcie mi, czy... A to może tak jeszcze nie... O, tu coś jest. A to może jeszcze nie tak teraz, ale po kilku odcinkach. Czy jest jakaś różnica między... Nie, czekaj. Czy jest jakaś różnica między poprzednimi let's playami, a teraźniejszymi? Nie wiem, sposobie mojej wypowiedzi, czy coś takiego? Momencik, muszę odpisać na wiadomość. Sorki, Facebook. Przepraszam, już. A jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia, bo muszę iść na zakupki, muszę kupić papu. Muszę jeszcze zadzwonić, żeby się upewnić, żebym otrzymał zwrot podatku tutaj, bo to jest masakryczne. W ogóle na pewno, słuchajcie, pływał morze, nie wiem gdzie ja jestem. Fuu, jak medu... Te, koralowce. Wczoraj czytałem o meduzach i tym podobnych stworzeniach, bardzo ciekawe. O gąbkach też czytałem, na mnie gąbki są ohydne. Ja sam nawet nie używam gąbki, jak się myję. Nie to, że się nie myję, nie? Ale nie używam gąbek, wolę bez gąbek. Kiedyś bardzo długo używałem, ale ktoś mi dobrze nagadał, że to jest siedlisko bakterii. Coś w tym jest, słuchajcie. A jak sobie peeling chcecie zrobić, żeby sobie dobrze zaczyścić skórę, no to jest tysiąc innych sposobów, tak? Ja na przykład się dowiedziałem o kawie. To jest mega, naprawdę. Skóra gładka, jak aksamit. Jeszcze jak używacie oleju kokosowego po tym, to już w ogóle. Ej, nie ma stąd wyjścia, tak? No fantastycznie. I nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się takie to pływanie wokoło, jak nie wiem czy pamiętać, jak nagrywałem tego custom levela z Egypt and Beyond. Bardzo, bardzo podobny. O, chyba jest wyjście. Super. Ale się rozumie. No, jest to bardzo podobne. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? No to tak, Florencja. Teraz do Polski, jako podróżuję. Ej, no to jest. Aha, bo to tak można wyjść, jeszcze zapomniałem. Ta plansza jest tak rozległa, że ja się zgubię zaraz. Ja już się zgubiłem właściwie. Jakiś składzik. Jedzonko. Pycha. Co tam mamy? Jabłuska. Pomidorki, jabłko? Coś tam. Jakieś śliwki. Pamiętacie Władców Much? No, przyniosłem śliwki, mam urodziny. Czesia. Potem sobie dostali czerwonki. Z Shigellu. Byli w Latryndi. A, tutaj... No. Tutaj trzeba będzie użyć łomu. Dobra, przynajmniej już coś wiemy. Ale zimno. Kurde, ja nie chciałem, żeby tu. Przecież jest tak zimno. Właśnie, herbatki sobie zrobiłem, zapomniałem o herbatce. Odbyłem herbacianko. Ja już te lato. A tak ciężko jest. Czy w ogóle dożyje lata? Czy w ogóle dożyje lata? No i będzie mi bardzo miło, jak pojawi się równa ilość komentarzy, jak pod filmikiem, że wracam, a może i nawet więcej, bo mi naprawdę bardzo sympatycznie nakręciłoby mnie to na pewno do dalszego nagrywania. Jeżeli chodzi o częstotliwość, słuchajcie, nagrań, to ciężko jest mi powiedzieć, na pewno będzie co najmniej kilka odcinków w tygodniu, ale nie obiecuję, że to będzie codziennie, czy co dwa dni. Może czasami być tak, że dwa wrócę jednego dnia, a potem będzie kilka dni przerwy, bo mam bardzo niezrównoważone życie. Ja też jestem niezrównoważone życie jeszcze bardziej, więc nie chcę tutaj za dużo obiecywać, bo tak samo przecież było tysiąc przecież tych filmików, słuchajcie, jeszcze w zeszłym roku, że ja już wracam i tak dalej, a potem nie było czasu, czy tam kompa, czy coś tam. No milion rzeczy, tak. A nie lubię rzucać słów na wiatr. Dobra, to tutaj byliśmy.
Więc ja chcę się dostać do tego domku pierwszego i przejść tą czasówkę. A jestem głodny, a jestem głupi, nie poszedłem na zakupy wcześniej. Wiecie co kupię? Chrupki. Znaczy w sensie nie, jako dodatek, bo nie będę się żywił samymi chrupkami, ale sobie kupię serowe. Po czym będę rzucał odcineczek? Znaczy najpierw go muszę skompresować. To będzie śmieszne. Dawno tego nie robiłem. I chrupeczkę sobie zjem podczas oglądania jakichś innych let's playów. Znowu zależnie, słuchajcie, od let's playów. Będę tylko żył let's playami i ja nagrywał. Ja miałem taki okres przez pewien czas. A, dobra, teraz kojarzę, to było tam. Ja miałem taki okres, słuchajcie, chyba było jakieś wakacje. Jeszcze jak się trzymałem z Zakiem, Lukasem, czy tam Deity już teraz, to jest nie Lukas. Coś tak czułem, że się tak. To właśnie tak miałem, że rano wstawałem, żarłem i słuchajcie, let's play, tam czasami gdzieś coś tam wyszedłem się z tym spotkać. Ale nerd totalnie ze mnie był. Bo już jesteśmy w domku Lary z powrotem. Tam, że to czyjaś inna chata, ona robi jakiś włam. W ogóle podgłosiłem minimalnie mikrofon, mam nadzieję, że słychać różnicę. I tak. Rozważałem let's play'e po angielsku i nadal jest to jeszcze tematem moich rozważań. Dlaczego? Dlatego, że... Myślę, że większość z Was nie oglądałaby mnie po angielsku, a... Tak, jesteśmy w tym miejscu. Super, ja zapiszę. Więc większość z Was by nie oglądała mnie w ogóle po angielsku, tylko robiłoby to takie, mam wrażenie, jest sztuczny szum na zagranicznych widzów. No bo nie mam problemu z wypowiadaniem... Tak. Nie mam problemu z wypowiadaniem się. Właśnie udowodniłem, że mam. Bo to jest balkon, a dźwignia była gdzieś indziej. Nie wiem, zastanowię się. Dźwignia była... Tutaj. Ta szczele zapisa. Ja chyba dzisiaj zrobię spaghetti sobie. No, co prawda ostatnio jadłem, ale teraz sobie zrobię bolońskie. Bo lubię, bo spaghetti to jest na szybko. No proszę, kurwa. Muszę czytać. Nie chcę się jeszcze raz tam właść, leść. Zrobię skok w bok od razu i lecimy. Kurde. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? To tak, wyjazd do Polski, Florencja. Dobra, to pis. Co jeszcze? Ogólnie w moim życiu bardzo, bardzo wiele zmian naprawdę zaszło. Dużo pozytywnych, ale myślę, że jednak więcej negatywnych niestety. Nie. Jednak więcej niestety negatywnych. Tak, nie zapisz. Zapisywam. Jakob na pewno uległ zmianie na bardziej marudnego potwora. To na pewno. Kurde. Ale jeżeli może kiedyś mi się jakoś tak zbierze na wylewność, to nagram vloga. Coś w stylu jestem emo. Słuchajcie. I usłyszycie to i owo. Ale myślę, że jeszcze tak źle ze mną nie jest. Proszę, tylko nie spadnie. Proszę. W sensie, żeby to szybciej, proszę. Teraz w ostatniej chwili spadnie, tak? Daliśmy radę. Bądźcie dumni z Jakuba, Jakub jest z siebie dumny. Łyk herbatki. Nie wiem, czy to jest jakaś wyspa, czy ta główna wyspa? W Grecji. No i tak, mam Windowsa 7 oczywiście. Dzięki pewnej osobie, którą pozdrawiam. Kolejny Łukasz, bo żadną za dużo Łukaszów w życiu. Także jeszcze raz z góry dziękuję. Pozdrawiam Cię, Klusia.
I nie będę nagrywał filmików w stylu, co mam w swojej torebce. Na pewno nie. Mogę najwyżej nagrać, co mam w swojej kostce. Coś taki bardziej obrzydliwy, co mam w swojej dupie, ale tego myślę, że lepiej jakbym wam odpuścił. Jakiś posąg. No jak Poseidon. Oglądaliście ten film kiedyś, Poseidon, ten taki o tym statku, co zatonął. Bardzo, bardzo fajny, polecam. Chyba są dwie wersje, oglądałem jedną z siostrą po kilka razy, ale smutny jest. Trochę jak Titanic, ale inny. No to kogo jeszcze pozdrawiam? Taka masę, pozdrawiam Evik. Mam nadzieję, że jeszcze Evik żyje, żeby nie odzywałem się do ciebie 1000 lat. A w ogóle po jaką cholerę ja tutaj przylazłem? Tak w sumie. Może ja mam tutaj zwisać i... No chyba nie. Zobaczymy. I no chyba... Ja chyba jestem... Ja naprawdę to zrobiłem. Czy to już jest po tych skokach? Aha, dobra, to jest po skokach. Myślałem, że to jeszcze raz muszę przejść wszystko. Wyśmienicie, wyśmienicie. To jest dziwna ta plansza. Ja ogólnie bardzo cenię w custom levelach, jeżeli są jakieś, nie wiem, takie przerywniki filmowe, czy coś takiego. Już nawet nie mówię o tym, żeby tam Lara gadała, ale są takie custom levele, w których ma się wrażenie, że w ogóle gra się jakby taką Larę całkowicie inną, taką... jakby zrobioną przez studio. Czasami ma się... Nie mówię, że ten jest zły, bo jest naprawdę bardzo ładny, ale nie czuję go dokładnie. Takie wrażenie, jakby się grało jakąś taką konkretną kasową produkcję. Bardzo świetnym przykładem jest na przykład Jerusalem City, coś takiego. Czy Dark City Lima, czy... No teraz... No idzie ten Beyond, może aż taki nie... Może aż taki nie jest. Ale jednak też ma rozmach na pewno. To bardzo duży. Ja myślę, że ja myślę, że ja muszę tutaj zwisać. No ciekawe, że to całe nagranie zajmie. Ile zajmie mi kompresowanie tego i tak dalej. Ja spróbuję zrobić tak zwany ten Banana Jump. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz się dowiem, czy coś tam w ogóle jest. Siema! Miałem rację. Super. Jeżeli tu jakieś szkielety wyskoczą, to się naprawdę przestraszę, bo ja zauważyłem, że we wszystkich levelach grecko-rzymskich jest jakiś fetysz na te szkielety, zauważyłem. Mam nieodparte wrażenie, że coś za mną łazi. Chyba, że to po prostu kroki Lary są jakoś podwojone czy coś. Znaczy ja tutaj też musiałem sobie coś wcześniej otworzyć, bo teraz jest zamknięte, tak? Ciekawe. Dobra, wiecie co, słuchajcie, ja myślę, że na ten moment starczy, bo jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia. Włącznie z zakupami, jeszcze muszę dzwonić w jedno miejsce. Jeszcze luknę, czy tutaj? A, czekajcie. Do tego się nie da ruszyć. No, więc na razie z tego nagrania byłoby tyle. Nie wiem, czy to będzie jeden, czy dwa party. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dziękuję bardzo za uwagę. Liczę na dużą ilość komentarzy. Nie będę ukrywał. I... Jak najszybciej postaram się następny odcinek nagrać i poczytam tak minimalnie w solucji, co zrobić, ale nie za dużo, żeby sobie nie zaspoilerował z tego. Dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie i cześć!